ostro, kurde, popalić. Na grube wędkowanie. Należę do elitarnego klubu super sierżantów. Mówiłem to właśnie. Ekstra po prostu widać. Lin. Ej, łup. Biorą, jest dobrze. O Jezu. Ta świnka ładna. Banzai! Ryby, 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 witajcie, mamy 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego. Czas na relaks, już dochodzi godzina 18, także na luzie umówiliśmy się w miejscówce, którą niektórzy widzowie powinni rozpoznawać. Rancho Rykowisko. Chwilę nas tutaj nie było. Pamiętacie, mówiłem wam, że wam pokażemy więcej rzeczy, pokażemy wam więcej ryb. Dzisiaj lub jutro zamierzamy się do nich dobrać i damy ostro, kurde, popalić. Czyli jutro, czyli zostajemy na nockę. Trzymajcie kciuki, zostańcie z nami. Będzie się działo, zapewniam. Witajcie na ranczu Rykowisko. Zapraszamy na grube wędkowanie. Kilka słów do mikrofonu. Halo, halo, tu odbiór. Jurek, masz mnie? Mam cię, mam cię. Jak wędka pracuje? Elegancko. Jest git. Prezent! Zaczynamy! Czyli wy jesteście, Dawidek z Jurkiem jest odpowiedzialny, ja nie tutaj piję, kierownikiem. Jurek nie pije, budki. Ja też nie piję. My też nie pijemy. No. Spróbujemy nie pokazać kolejny odcinek, że można... Jak się łowi. Tak. Jak się naprawdę łowi, piękne ryby będą, piękne sztuki. Zobaczycie karpie, zobaczycie amury. Zdręki, lin, okonie. Może lin? Lin. Ja liczę na lina. Będzie. Będzie? Tak, jeszcze jak zobaczy, która godzina. Bo Piotrek tutaj o 5 miał zarezerwowane brania. Tak? 47 po 5. A my dalej stoimy. Przyjechał mistrz pierwszej tury. Ręczka zbrojona. Nagram przez smak wędkowania. Jurek jak się oburzył, bo się pytam, który dzisiaj jest. 15. Święto Wojska Polskiego. No. Jurek, jak część z was wie, a część nie wie, to jest były żołnierz. Tak jest. Należę do elitarnego klubu super sierżantów. Nie no, jest saper. Dokładnie. Z powołania i zamiłowania. Wszyscy tylko się dziwią, jak może mieć saper problemy. Chociaż już chyba teraz ci minęły, nie? Te problemy z tym załatwianiem potrzeb na świeżym powietrzu, nie? Dzięki mnie, tak? Saper miny stawia. Nie no, bo wiesz, bo to w Afganistanie czy tam gdzieś indziej to nie wolno tak o byle gdzie. Bo możesz nategować na akurat nie na detonator i co wtedy? I obudzisz się, lecąc w górę. Ale to ty stąd masz to, Juruś? Oczywiście! Tak? Oczywiście, to już nawyk taki jest, wojskowy chłop. Juruś zbroi maszynę. Pewnie. Wygrał bony, nowy kołowrotek. Okuma? Pewnie. Nowa wędka. 5 lat gwarancji? Pewnie, pewnie. Tak, proszę. No. Federa. Jurek w końcu ma Federa mocnego. Tak. 390, 210 wyrzutu, także. Ho. Ja tutaj sumy mogę tym ciągnąć na tego Federa. No zobaczymy, co tu się będzie działo. Zobaczymy. Proszę, pierwsze branie. Nie trzeba było długo czekać. Na Dawidka? Trzyma. Lin. Haha, mówiłem Dawidek? A tyś nie wierzył w te liny. A co? Dziwnie. Zawinął się. Jest moja ukochana ryba. Pięknie. Beautiful. Zdjęcie robimy. Na miniaturę. Dawidek! Mówiłem to właśnie. Na razie masz miniaturę. Ale kto mówił, że zacznie? No. Ale chwileczkę, ale kto zaciął? A to nic, to nie trzeba było ruszać, nie? No jak Dawid mi mówił, tnij. No to na co miałeś czekać? Jest, piękna dobra rybka. No i taki linek. Taki linek, wypuszczamy. A buziak? Gosia będzie zazdrosna. No. Tyle. No i co, jak się teraz czujesz? Zadowolony? Zadowolony. Przełamałeś i impas, i nie? Będzie git. To dopiero ile żeśmy zaczęli łowić. No. Chwileczkę przy wędkach i jedziemy dalej. Przyszedł szef. Masz gumki? Jakie gumki? Takie wiesz, na wieczór. Silikonowe! Nie, takie to zawsze mam.
To masz? A co Dawid łowił? No. Linka? No. Nie ma takiej ryby jak linek. Linek. Jest lin. Linek. Patrzcie, Ania tutaj grilla już rozpala. Ekstra po prostu widać, bo promienie słoneczne tak fajnie prześwitują. Kolejna ryba, kochani. Chyba kolejny. Ale to tylko Dawidek podkreślił jej swoją dominację w tym momencie. Bawił się, szczytóweczka tańczyła, tańczyła i łup! A Jurek nic. A ty już mu coś był pika, pika, tak nie wiem, niby taki profesjonalista. Co Jureczku? Dambersik z pop-upem. Myślisz, że to będzie klucz? To jest tajna broń. A na jaką rybę? Na murę. A, czyli ty grubo atakujesz, tak? Ale fajnie mi się pracuje z tym kołowroteczkiem i tą wenteczką. Tak? Zadowolony jesteś? No tak, tak bez żadnych tych, tak o, o, o. To jest patrz, jaki mistrzowski, precyzyjny rzut. A tam, gdzie jest ta... pojedyncza, wystająca czcinka. A gdzie masz ten? W koszyku nic. A? No, metoda? Nowa metoda na sucho. Chcecie, macie zanęty jeszcze? Wiadro. Tak myślę, coś nie leciutko. Ale patrzcie w ogóle, jak jest zdjęcie ekstra. Na razie to jest miniatura. Piękne. Większa od Dawida. No. Myślę, na sucho rzuca. No Jurek, jak widzicie, łowi bardzo niestandardowo. Jakby to Stachu zobaczył tą rurkę, to by klął. Niby klasyczny feder, ale jednak jako przynęta jest pelet i kula. O! Tam chciałeś? Tak. Żeby tam nie popłynęło. Jeszcze Dawidka podglądne. A ja? Na sprężynę. Klasiko i czerwony, tak? Tak jest. No dlatego liny biorą, nie? Tyle pytań zadajecie. Na co złowić lina, jak złowić lina? Zawsze wam to samo podpowiadałem. Klasyka to jest czerwony robak w gryza, dlatego zawsze zaczynajcie, nie? Fluorokarbon 0,14, dłuższy przypon i dwa czerwone robaki. Pyk. Tu jest no po prostu przepięknie. Pomoc jest niewielkiej odległości od domku. No i siedzimy na razie. Ja wędkę zacząłem rozkładać, ale muszę przypon jeszcze zrobić i będę łowił na spławi, także delikatnie. Myślę, że i tak dam radę, bo biorą, jest dobrze. Kurde, se dotknąłem wędkę, ja pierdolę. Kurwa macie. No i kolejna rybcia. Chyba większa. Po czasie gdzieś, tak delikatnie biorą. A gdzie mój spławik? Delikatnie? No. Mówię ci, tylko szczytówka tak zatańcuje. Lin. Chyba większy, nie? O jest. Jaka świnka ładna. Mówiłem tak cały czas. Trzeba stać i wiesz o co chodzi. Jurek. Tyry, delikatnie. Jak ci świnia tu wygina. Nie, taki sam. Lin. Dawid, król linów. O, taki lin. Kamerą zrobiłem. Piękny. Co, wypuszczamy. Na grillka byłby dobry, nie? O! A jak? No jak nie? I gra. Król linów.
A Jurek dzisiaj jest królem czego? Amuru. Jak tam? Przygotowanie na nocne wędkowanie. Strój kompletny. Gumofilce, tu dla porównania. Moje japoneczki. A grubo, albo grubo? Albo grubo, albo wcale. Nie ma. Tak jest. Bo tam się ciemno zaczęło robić. A te karpie już. O! Który dzisiaj jest? 15. Święto Wojska Polskiego. Dawidek, a co ty robisz? Rejestr wypełniony. A co wpisujesz? Właśnie, co to jest? Jaki to jest ten? Jaki to jest? Stany! Stany! Rancho, Rancho Rykowisko. 0, 8, 19, Rancho, Stany. Rykowisko. Stany. Rykowisko. Nevior. Dobra. Można robić. Bra. Tigre. Tigerman. Tigre. Tigerman. Można. Można bez alkoholu się bawić. Banzai. Za tę noc chętnie oddam. Dwie wędki, cztery karpiówki, zanęty moc. Witajcie w nowy dzień. Niestety w nocy nie łowiliśmy. Postawiliśmy na integrację, jak to ma miejsce w obozie łowcy. No i co? Wstajemy powolutku. Dawidek już z Jurkiem przerzucił wędki. Ja w końcu dopiero swoją zarzuciłem. Także wracam do gry. No i zobaczymy, czy Dawidek aby zostanie tym królem linów, czy może jednak... Ja zaraz dorzucę jeszcze. No, zaraz zobaczymy. Z jednego, wiesz, tak na, taką wisienkę na torcie, wiesz? No to jakbyś jeszcze jednego zrobił lina, to będzie deklasacja. Tak myślisz, nie? Tak. I tyle. Jurkowi to wstyd powinno być. Tak się zarzekł. A teraz bra nie było, nie? Tylko, że... Dwa razy. Nie przycięte. O, pa. O, pa, pa. Pa, czyja pa. To? Moła czyja może być. O, patrzcie. Na robala? Ja dopiero zarzuciłem, bo dwa razy... rzuciłem tu. Bo, no. Bo jest taktyka, jak najbliżej wrzucić kępy. O. Także widzicie coś, to ryba jest nieprzyzwyczajona do kulek, peletów. Mm. Ale nęcenie... Nic, całą noc kulka leżała. Ale Jurko, wiecie, że jechało, ja mówiłem o 6, idź. Jechało ci, Jurek. Na kulkę? Tu masz kulę? Nie, ale to było robanie. Na kulkę ci Jurek jechało? Żartuję, niczego nie chciałeś. Bo mu się wstać nie chciało. Za daleko było. Wolę ja spać. Ja pierdziu. Ty nie słyszałeś tego sygnalizatora? Nie, bo ja miałem po drugiej stronie pokój. A. I tam do mnie jakieś modlitwy słyszałem, to pewnie msza była. Dawidek sobie też wierzy. Tak? Dwa brania będą. O, teraz ładnie pociągnął. Jak stawiacie, kto pierwszy przytnie? Dawidek czy Jurek? Piszcie w komentarzach. No, no. Jak jest premiera, to możecie napisać szybko. Kto będzie miał kolejną rybę? No mogliście już to dawno przyciąć, oczywiście. Jurek odpuścił teraz, jak widzicie. Lin? Jak tak się dobrze wpatrzycie, to tam jest mój spławik. Tylko ja na grubo, pelet 12 mm zarzuciłem waniliowy i zobaczymy. No dziubie, dziubie. O kurde, Dawidek. Pudło. Patrzcie, dopiero co zarzucili i znowu. Jednak robaki tutaj. O! Siedzi, bo wędka ładnie wygięta. Małe? Lin? Nie. A mój spławik ściągnąłeś. Jurek. Oj. To się nie liczy, ryba jest niezaliczona. Nieprzepisowo zwinięta. Pokaż, co to masz? Wdręgę? Wdręgę. Ale takiego wielkiego rubala, że się tarmosiła? Nie? Gdzie ty to masz? Ja go przerzucę, bo to nie ma sensu.
jest ewidentnie tendencja wzrostowa. Ale patrz, jaka chłasa, nie? Patrz, że się chytra tak na tyle robaków się rzuciło. Mniejsza od robaka. Co? Mniejsza od robaka. Dorzucę jej zara jeszcze, nie? No ja. Nasz saper tutaj ustawia minę, pułapkę. Zara będzie. Przeciwpiechotna. Jak tutaj w nocy piszczał ten sygnalizator, myśmy z Jurkiem mieli pokój o tam na górze, nie? I było wszystko słychać. I mówię, Jurek, no idźże, idźże. Nie chcę, nie chcę. No, super. I rano nie wyciągłeś nic, Jurek? No nie wiem, podobno Piotrek mi przerzucił. Jedną przerzucił, nie było. Czujesz opór? And? And second hand. Nic? A ta nowa wędka coś złapała? Złapała. Tak? Tak. To ochrzczone już. Też czerwone. Robaka ci obciągnęło. No. Te stręgi chyba może pod tymi trzcinami stają się rzucić gdzie indziej. No. Albo spróbuj tam dalej, Dawidek, za te trzciny, nie? Że ja się nie wypowiadam, bo zaraz będzie. W te pole tam. No. Dalej, tak z 1,5 metra od trzcin w tą stronę. Jest grubo. Dobra, jest coś w końcu większego. Przynajmniej Dawidek tak twierdzi. Wędka jest wygięta. Nie puszczaj. Więc albo duży lin będzie, albo może ten w końcu wymarzony amur. Zobaczymy. Metrowy, bo tu takie są. To może być. Jakim do żyłki pójdzie. Jak amur, to dopiero jak cię zobaczy, to się odwróci i zacznie uciekać. A może holuj bardziej do boku? Bo tak w pionie to ci może... Już mu nic nie doradzajcie. Lin będzie chyba. O! Jakie wielkie, co to jest? Lin? Szczupak. Chyba szczupak. Lin, lin, lin. Ale ładny. No, Dawidek, kurde, wyciągnij go, to będzie nowa miniaturka. Ale długi. Masz telefon, żeby zrobić? Mam. Ładny, naprawdę ładny. Co ty? Co? Popuszczasz mu? I to chłopie, patrz. To ci hamulec nie chodzi? Nie, kurde, nie poustawiałem sobie. Aś nie, patrz. Z kilówka będzie? Co? Będzie kilówka? Taka handlówka? Co, Dawidek? No. Może na grilla go wrzucimy, bo Piotrek chciał. Patrz, ja mam szypon 0,14, wiesz, aha, na końcu. To tak nie poszaleje za bardzo. Co jest tym hamulcem za sra? Piotrek, ładny lin jest. A spróbuj przykręcić ten hamulec, jeszcze raz odkręcić. Może on... Dobra, teraz już nie kombinuj może. Ja, jest tyle, wiesz, on... Zacięło. O. Zaplątał się. No, tylko uważaj, żeby się nie teraz nie ten. No, jak teraz jak fiknie, to może zerwać. Juruś, odbieraj. Ale dziwnie idzie, co? Ale ładne. Takie kolory ma fajne. Silny był? Nie, tylko się zaczął. Uciekł. No nie, no nie wierzę. Wiesz co? Naprawdę, no nie wiem co mam powiedzieć. Kto to widział tak podbierać? Specjalnie ci to zrobił. No zobacz jaki podbierak jest. Hamulec nieustawiony, podbierak nie ten. Nie ten tego. No ludzie, no ludzie. To jest podbierak? Urwał szypon. No ludzie. Ale widzieliśmy to. Ale widzieliśmy go. Nie? Nie no, nie zaliczone. Nie zaliczone. Jak to złapie, to ci odda przykład. Ja tego podbieraka w ogóle nie zaliczam. No. Jurek. Juruś, do ciebie popłynęła. Pa. Lecę. Kurde, to jest łowienie. No, powiem szczerze, w tym roku jeszcze tak nie było fajnie z braniami. Ciekawe, co by się tu w nocy działo, jakbyśmy mówili. Też jakieś owoce jeszcze. Teraz Jurek ma coś większego. Chyba. O, też lin. Patrz, liny weszły. Piękny. Ale ten Dawidka był większy, panie kolego, i to za 3 razy. Masz matę? Także miniaturki nie będzie. Jak to nie będzie? No cię, możemy ci zdjęcie zrobić takie, żebyś miał z linkiem, ale daj go na brzeg. Na miniaturę to nie będzie. Możemy pamiątkę zrobić. Chcesz zdjęcie? Nie.
Ale daj ludziom na Facebooka, że Jurek też łowi coś. To oni wiedzą przecież. No i kolejne zdjęcie pamiątkowe. Jureczka. Zadowolonego. To buzia się cieszy. No. Nach Watermine Führer. Możesz ty w mordę! Chciał ci z liścia przywalić. Patrz, jaka czyściutka woda jest. Musi być czyściutka, bo ja do chłodnicy ją dolewam. Żartujesz. Stąd? Fajny. No, bo ja chcę ciąć. Rzucaj szybciej. Zaraz, kurwa, no. Teraz byliśmy u nich. Twoją wędkę nie tak. Live'a robiłem na fejsie. Najważniejsze to, że można żyć bez alkoholu i tyle. Tego tak. Się trzymamy. Nie, Jurek? Się bawić bez alkoholu. No. Piękne miejsce. Piękne. Ale zmasakrowana. Trzeba dołożyć troszkę, żeby jakieś życie było na tym haczyku. Kukurydza, żeby była. A tą folię to byś sobie Jurek ściągnął. Nie, bo tu jeszcze mam kartę gwarancyjną. Nie wszyscy widzą, że to jest nówka, sprzęt. W końcu. Ja nie wiem, czy to nie była moja życiówka, kurwa. Ten lin? No. Dawidego dalej od dwóch karpiot, nie? Tak. Dalej nie ma. Możesz do kamery powiedzieć. Nie. O, bierze. Już mi stawy strzelają na starość. To w końcu. Nie to wygląda jak to. Kto to jest zrobił? Nie wiem. Siniak jak może tak. Cześć, ty to złowił. Co? Rybę. Rekord. Ryba jest ryba. No ale na razie muruję sobie. Wiesz? Może będzie coś innego niż lin. Brał jak lin długo, aha, wiesz. Tak aha. dziubał, bawił się. Bawił się pewnie, ale może nie będzie taki duży. Ustawiłeś ten hamulec już? Nie, popsuł się. Hamulec się popsuł? Cielni, no. Utopił się. O kurde, aż się podbierał. Co ty, nie umiesz wyciągnąć ryby? Fajnie ten, fajnie tak muruje do dna. Tylko widzę, przedtem Jurek urwał od pomocy. 14 kilo ryby ciągniesz. Daj sobie troszkę może bokiem, bo tak w pionie to ci się czekaj, zerwie. Bo to chyba nie jest lin. Co to jest? Amur. Żartuję. Albo karaś. Co za jakiś karaś. Mi się wydaje, że to jest karaś. Nie, na pewno nie lin. David, mam żyłkę. Ale spróbuj bokiem bardziej. Lin! Znowu lin. Ale waleczne te liny są. No, strasznie, patrz. Ale ten jest zwłaszcza, nie? One tutaj Eldorado mają te liny po prostu. To jest fajna... Woda i są ryby zdrowe. Ale walczy, ja cię kręcę. No patrz, no. Wiesz, bo to jest ryba, która nie ma styczności. Pokuta, wiesz, jakby był przyzwyczajony, patrz. Ona walczy o życie. Pierwszy raz pewnie w życiu została ukuta. O. Ale możecie zobaczyć, jak ładny. No Dawidek, królu linów. Chyba powinienem tak do ciebie dzisiaj mówić. Ale był większy, elegancki. Tak. No spokojnie, trzeba, bo to widzisz, o. No. Na chóra nic nie będzie. Takie szarpanie. Robisz mu fotkę? Ale patrz, jaką tą płetwę ma dziwnie tak wygiętą, nie? No, parę. Śmieszne. Mi się wydaje, że on przy dnie patrz, chyba dużo. Patrz, nie? Czegoś takiego to nie widziałem. Patrz, jakby tak obydwie. Parkował. Tak, o, tak, patrz, tak, o. Tak. Widzisz go? No. A parak się mieni. Może na jakimś gnieździe siedział? Co? Siedzą przy dnie. Weloniaste, nie? O te dwie, zwłaszcza tylnie. Dobra, a te u nas, jak są na tych stawach PZW, to proste mają te płetwy. Puszczamy, a może będzie widać, jak odpływa, co? Ale szybko popłynie. O, patrz, od razu, do dna. No.
Kulucio! A wtedy ja rozkręcam bajlando i pokażę Piotrkowi, co będzie leciało przez okna. Jak się to włącza? Masz tam z przodu taki... O, teraz nagrywasz. A jak się przybliża? Na górze. O. Taki sam Dawidek? Jak pachnie, to przyporodowo. To jest po prostu magiczne miejsce. Mówię, dzięki temu te ryby są takie waleczne i dzikie, że jeszcze nie są pokute przez wędkarzy. Dopiero zaczynają być kute. No i popatrz. Ale jak kupiłem, to od razu pięć. Kolejny. Zobaczcie, w jakiej to jest odległości od domku. Beautiful. No, gdzie masz tam amury, co? To nie tak zaskoczenia. No jak tam? Bardzo elegancko. Człowiek wypoczęty, wyspany. Można? Można. Promujemy nowy tryb życia. Tak jest. Stop alkoholowi. Dokładnie. Alkohol jest przyczyną wszelkiego zła i nieszczęść. Proszę, herbatka owocowa. Kochani, no ten wyjazd zdominowany ewidentnie przez Dawidka. Można go nazwać królem linów. Nic dodać, nic ująć. Na topie. Tylko dwa w tym roku. No, słyszeliście? Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj. Kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach. Nowych mnie jest zawsze w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątek o 19 na kanale Łowcy. Kochani, pozdrawiam moich patronów. Buziak z Rancha Rykowisko dla was. Jesteście wspaniali, bardzo wam dziękuję. Kolejne chętne osoby zapraszam do wspierania. Dzięki wam powstają takie wyjazdy, takie produkcje i działamy. Ostatni raz z Rancha Rykowisko. Ryby, 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 cześć. Koniec. Płyniemy. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.